Dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Matornen, witam Państwa w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Witam Państwa w akurat Piñata Party z okazji jeszcze Wielkanocy. To było, czy okazji wiosny. Oczywiście chodzi tu o to, że mamy takiego Vasebreakera, a właściwie Jajbreakera, Egg Niszczyciela, czyli Eggbreakera, którym to mieliśmy walczyć za pomocą oczywiście Rotobagi, za pomocą samych Iceberg Lettuce oraz za pomocą Snoopy i tego czwartego, której nazwy nie pamiętam, musieliśmy walczyć przeciwko armii zombich ubranych w stroje króliczków albo po prostu takie stroje, które przypominałyby nam ewentualnie o tym święcie akurat Wielkiej Nocy. No i oczywiście o tych zajączkach wielkanocnych, nie wiem akurat jak bardzo to się wpisuje w kanon, akurat gdzie w Biblii był akurat króliczek wielkanocny, ale to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo najważniejsze jest fakt, że musimy przejść akurat kolejne Piñata Party. Niestety problem z tym Piñata Party jest taki, że mamy tego gigantycznego, nie wiem jak to można powiedzieć, robotego. Zaraz trzy oczywiście strzyknięcia palcami, zaraz mi się przypomni, robo pachołka na głowie, ponieważ niestety, ale przeciwnik jestem wyjątkowo twardy i nawet jeżeli zostanie spowolniony za pomocą każdego oczywiście pocisku samego lodowego piszutera, to niestety nie damy rady i tak oczywiście zbyt często zniszczyć go, znaczy zbyt szybko go zniszczyć, ponieważ nawet jeżeli go odrzucimy trzy razy za pomocą tego właśnie odrzucającej rośliny, no to tak jest problem, że i tak zaraz będzie parł do przodu i nie będziemy w stanie tak naprawdę mu zrobić praktycznie nic do momentu, w którym na przykład nie zaczniemy go atakować dwoma tymi Snoopy shooterami albo ewentualnie nie dołożymy do tego jakichś dwóch czy trzech rotobag. No i oczywiście powiem wam również dalej, że akurat cały poziom nie jest w sumie wyjątkowo trudny, tylko jeżeli się wam źle trafi akurat ten przeciwnik robotyczny, ten wielki robot, to możecie mieć po prostu problem, ale w razie czego to oczywiście zawsze można zrobić restart albo ewentualnie po prostu przegrać, bo to jest Piñata Party, a Piñata Party akurat nigdy jakoś nie były czymś, czym co trzeba było ewentualnie przejść, wiecie, na 100%, czy po prostu trzeba by było to przejść ewentualnie, bo trzeba, tak? Nawet jeżeli Piñata Party się przegra, to akurat licznik przechodzący do kolejnego poziomu w Piñata Party, naliczając akurat dni, w których Piñata Party odwiedziliśmy, i tak wiecie, się zachowuje i tak dalej, więc nie trzeba się martwić, że akurat coś złego się stanie. W sumie niestety akurat jest ten tydzień taki bardzo chaotyczny, bo bardzo często zostają mi zabrane dni, w których mogę sobie ponagrywać. Niestety, jeżeli mam tylko dwa dni na nagranie czegokolwiek w całym tygodniu, a jeden ten dzień właśnie mi się zabierze poprzez jakieś losowe akurat rzeczy, którymi trzeba się zająć, no to potem wychodzą takie materiały, że na przykład praktycznie bez żadnej edycji wychodzi odcinek Plants vs. Zombies 2 It's About Time, co jest oczywiście też niezbyt taką dobrą rzeczą, ponieważ przydałoby się jednakże patrzeć, jaka jest zawartość tych materiałów, żeby ewentualnie nie wypuszczać byle czego, tak? Żeby też jakiś content, no jakiś starać się utrzymać w jakiś sposób, jakieś wartości w tym kontencie, ale też nie zawsze się niestety to udaje, no i nawet... No niestety trochę się zrobiły czasy, w których może być przez jakiś czas, przez chwilę ciężko, ale postaram się ewentualnie zastanowić się, czy dałoby radę po prostu ewentualnie zostać na weekend tutaj w tym Wrocławiu i może wtedy zrobić sobie taką właśnie wielką sesję nagrywaniową, że na przykład przez 5 dni weekendu zrobimy sobie właśnie, bo ja przykładowo, nie wiem, no 10 odcinków i potem bym je wypuszczał przez praktycznie pół miesiąca, tak? To by było nawet całkiem niezłe, prawda? Ale niestety, no, nigdy mi się jeszcze nie udało tak zrobić zresztą i tak, jeżeli mam za dużo czasu na nagrywanie, to zazwyczaj wychodzi fakt, że akurat mało się nagrywa, bo na przykład, wiecie, można sobie powiedzieć, że w czwartek już jest praktycznie weekend dla mnie akurat, bo w piątek zazwyczaj rzadko mam zajęcia i próbuję coś ponagrywać, ale wiecie, w czwartek coś wypadnie, w piątek coś wypadnie, w sobotę też i przychodzi poniedziałek i się okazało, że cały weekend tak naprawdę został tak naprawdę zmarnowany na nic. No i co zrobić, tak? Co zrobić? Przejdźmy jednakże do ważnych rzeczy, ponieważ oczywiście kontynuujemy naszą przygodę w świecie prehistorycznym. Będzie to oczywiście przedostatni odcinek z akurat Jurassic March, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie te poziomy od 25 do 28, a na samym odcinku tam sobie porobimy jakiś Modern Day i ewentualnie potem kiedyś jeszcze zajrzymy z powrotem do Jurassic March, bo przydałoby się oczywiście, zanim wejdziemy w szranki z postaciami zombosów w akurat świecie Modern Day, to przydałoby się jednakże tutaj również to skończyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że akurat druga część samego Jurassic March może i nie jest taka irytująca jak pierwsza, no bo jednakże to był po prostu szok, kiedy wleźliśmy do Jurassic March i okazało się, że jest troszeczkę ciężko, ale niestety również nie będzie to też zbyt proste, ponieważ mamy oczywiście kolejny rodzaj dinozaura, który to za pomocą swojego gigantycznego ogona wyposażonego w kulę, nie, może nie pancerną, ale po prostu w kulę, tak?
jakiegoś tam Morgensterna na ogonie, niestety mamy leciutki problem, ponieważ przeciwnik taki wyrzuca nam akurat zombich na linię trzecią czy drugą na naszej akurat linii obrony, więc marzy, jeżeli tak naprawdę mamy tam ustawionych jakieś sunflowery, to zaraz się może okazać, że na przykład takie sunflowery zostaną albo ewentualnie zrzucone za pomocą tej właśnie kuli Morgenstern, ale albo po prostu zombie zostanie wrzucony na trzecią linię i tak naprawdę będziemy mieli z tym wielki problem, ponieważ no co będziemy mogli zrobić, kiedy na trzeciej linii nam pojawi się zombie, a na przykład nasze rośliny ofensywne znajdują się na trzeciej tam linii wzwyż, tak, czyli na przykład na czwartej. Co my wtedy będziemy w stanie zrobić? No tak naprawdę nic. Więc do każdego takiego poziomu trzeba by przyjąć ewentualnie, o właśnie, w tym momencie nawet się dowiadujemy, że jeżeli jakiś zombie zostanie przez nas odrzucony, albo jeżeli jakiś zombie ewentualnie zostanie wrzucony w nasze rośliny stojące na linii trzeciej, to rośliny stojące na linii trzeciej zostaną przesunięte na linię drugą i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, jaki akurat jest, jeżeli będziemy mieli więcej roślin, to nie wiem, czy okaże się, że po prostu więcej roślin zostanie zniszczonych, czy okaże się, że po prostu akurat zombie tam przeleci na przykład nad linią czwartą, piątą i dopiero wpadnie na linię trzecią. Nie chcę tego testować, bo może się to okazać być dosyć bolesne dla naszych strategii, jeżeli na przykład się okaże, że posadzenie pięciu roślin przed takim właśnie akurat dinusiem z Morgensternem może okazać się zabójcze dla tak naprawdę wszystkich naszych roślin, ale wypadałoby jednak, że to kiedyś wiedzieć, więc ewentualnie jeżeli zrobiłbym testy, albo jeżeli udałoby się to znaleźć w walce z doktorem Zombosem właśnie w świecie Jurassic March, to prawdopodobnie wynik testu zostanie opublikowany na platformie YouTube pod akurat linkami, które możecie znaleźć sobie oczywiście pod tym kanałem, czy po prostu na kanale, tak? Jeżeli uda się coś takiego przypadkowo kiedyś znaleźć, takie informacje, to prawdopodobnie pojawią się one w postaci filmiku jako po prostu część odcinka. Nie będę oczywiście mówił o tym, kiedy to będzie, bo nie mam zielonego pojęcia. Niestety seria Plants vs. Zombies 2, no miałem ją skończyć do końca marca i co? I okazuje się, że nawet mi się nie udało, bo próbowałem i tak jakoś zawsze te dni nie pasowały, żeby to nagrywać. Zawsze nie było, no albo nie było czasu, albo nie było czasu, albo nie było czasu, albo nie było warunków. Ponieważ kiedyś, tak pamiętam, zastanawiałem się, co jest potrzebne do akurat samego zagrajmerstwa, tak, żeby akurat dobrze prowadzić kanał. Wiem na pewno, że potrzeba do tego motywację. No to wiadomo, motywacja, no bo jak się nie chce niczego robić, tak, no to jaki jest sens zrobienia czegoś, co się nie chce robić? Po drugie, trzeba mieć oczywiście odpowiedni sprzęt, ale to jest akurat mniej istotny aspekt, ponieważ można tak naprawdę kręcić na tosterze i też jakoś tam damy radę, tak? Nie wszyscy muszą kręcić z Fallouta 4, let's play z Fallouta 1 też jakieś tam kiedyś ktoś ogląda, prawda? Ale również trzeba mieć do tego odpowiednie warunki i oczywiście odpowiednią dużą ilość czasu. Jeżeli nie mamy czasu, no to jest troszeczkę problem. Jeżeli mamy odpowiednią ilość czasu, ale nie mamy odpowiednich warunków, co akurat tutaj mam problem właśnie z warunkami, no to powiedzcie, w jaki sposób można nagrywać let's play, kiedy na przykład koło ciebie ktoś siedzi w pokoju, tak? Albo na przykład kiedy są trzy osoby koło ciebie i rozmawiają. No nie jest to oczywiście zbyt dobre ustawienie, dlatego zawsze, jeżeli chcę cokolwiek tutaj nagrywać, to niestety w ostatnio muszę czekać, aż będę sam w mieszkaniu. I właśnie to jest taki problem, dlatego te filmy wychodzą tak rzadko, bo na przykład okaże się, że w poniedziałek nie będę sam, albo na przykład okaże się, że jak były święta, to poniedziałek i wtorek to były dni świąteczne i nie miałem dostępu akurat do komputera, więc też również nie mogłem kręcić, bo byłem w ogóle akurat 200 km od swojego studia, że tak powiem w cudzysłowie. No ale dobra, przejdźmy oczywiście do kolejnego poziomu. Skoro wyświetliła mi się możliwość odblokowania kolejnego poziomu w akurat tym Epic Gem Quest czy coś takiego, to postanowiłem sobie jeszcze dzisiaj porobić ewentualnie te poziomy, zwłaszcza że to są oczywiście najlepsze, właśnie taka esencja, taka czysta esencja tego, co było najlepsze w tych akurat nowych światach. Na przykład tutaj mamy właśnie tą minigrę, w której możemy sobie postawić na akurat rośliny, które nie produkują słońca, tylko właśnie na rośliny ofensywne, dlatego właśnie, że akurat jest to minigra, w której będą sobie słoneczka spadać z nieba i które będą oprócz tego, że nam dawać jakąś tam ekonomię, jakieś tam wiecie, zasoby będziemy mogli sobie potem posadzić, to oprócz tego, jeżeli słoneczko będzie spadać w odpowiednim dla nas miejscu, to możemy je kliknąć i wtedy cały akurat oddział zombie zostanie wyrzucony, cały akurat oddział zostanie zdmuchnięty z powierzchni ziemi, w ogóle jakaś tam eksplozja gigantyczna w zmiecie tych mózgi wszystkich, znaczy to pozostałości ich głów i tak naprawdę, jeżeli nie uda nam się dobrze kliknąć, to prawdopodobnie również oprócz tego, że znikną zombie, to również znikną nasze rośliny, ale już nasza w tym głowa, żeby oczywiście do tego nie dopuścić, ale jednakże
nawet jeśli mogłoby się okazać, że taki będzie motyw, że na przykład 5 zombie będzie otaczało naszą na przykład naszą na przykład jedną trawę powiększającą, tak, czyli magnifying grass, to może się okazać, że nawet będzie to warte swojej ceny, jeżeli właśnie koło takiego malutkiego akurat bohatera wybuchnie takie gigantyczne słoneczko i wszyscy zombie popadają, tak? To oczywiście trzeba liczyć siły na zamiary też, żeby nie okazywało się, że wszystkie nasze rośliny będą ginąć przypadkowo przez akurat właśnie złe kliknięcie słoneczka, bo również takie akurat rzeczy się zdarzały, kiedy na przykład myślałem, że już słoneczko zmieniło się na żółte, a tu okazywało się, że nie, że jeszcze jest fioletowe i na przykład dekapitowałem sobie cały oddział na moich tyłach armii, tak jak na przykład w tym momencie leci to słoneczko. Jakbym je kliknął o pół sekundy za wcześnie, to już mógłbym się pożegnać z fasolą, tak? I byłby to niestety lekki problem. Oczywiście na ten poziom przydałoby się wybrać coś, co jest odpowiednie do świata, mianowicie przydałoby się wziąć zarówno blowera, jak i akurat EMP, czyli tą brzoskwinię elektromagnetyczną, ponieważ no trzeba przyznać, że jeżeli będzie nam tutaj wejdzie duża armia zombich mechanicznych, to przydałoby się troszeczkę ich unieszkodliwić, żebyśmy mogli ewentualnie troszeczkę sobie czasu nadkupić. A jeżeli będziemy mieli całą akurat właśnie flotę przeciwników latających w powietrzu, unoszących się na tych swoich tam, nie wiem, w jakichś fikusach, gadżetach, no to przydałoby się również ich znieść z powierzchni ziemi, po prostu tam, żeby wydmuchać ich tam, gdzie raki zimują. No bo w sumie tak naprawdę, skoro mamy możliwość zabicia wielu zombich za pomocą tak naprawdę tylko 50 akurat słoneczek, no to czemu by nie skorzystać, tak? Oczywiście nie robimy tego za każdym razem, jak się ci zombie pojawią, bo przez przypadek możemy ewentualnie striggerować, czyli po prostu załączyć kolejną akurat falę zombich. Jednakże możemy to zrobić w momencie, kiedy się rozpoczyna następna fala, tak? I na przykład jedni latacze są z przodu, drudzy są z tyłu, a za pomocą właśnie tego jednego blowera to tak naprawdę jesteśmy w stanie zaatakować naprawdę dużą ilość zombich jednocześnie, przez co, no wiecie, tak naprawdę może i nasze rośliny i tak atakują obszarowo, tak, więc nie ma to za bardzo zbyt dużego znaczenia, czy akurat w tym momencie jeszcze tam, jeżeli nasza fasola atakuje obszarowo, to i tak akurat będzie atakować równie dobrze tych, co są na pierwszej akurat linii, jak i równie dobrze będzie atakować tych, co są na ostatniej linii, ale jednakże to jest też również taka satysfakcja, że z 20 ekranów, na którym jest 20 czy 30 zombich, nagle robi się ekran, na którym jest tych zombich tylko na przykład 15, tak? No to z kolei lepiej to wygląda, bo się człowiek lepiej odnajduje w sytuacji, widzi oczywiście swoje cele, na których przydałoby się skupić, widzi oczywiście rzeczy, gdzie ma jakieś problemy, bo jeżeli będzie mieli za dużo z kolei zombich, no to oczywiście można się pogubić. I tak również problem mam z tym Jurassic Mars, że jeżeli mamy na przykład 10 czy 15 zombie na swojej drugiej i trzeciej akurat linii, tak, no to trzeba by było się skupić, żeby nasze rośliny nie zginęły. A wtedy wychodzą jeszcze kolejni zombie, przychodzą kolejne dinozaury i na przykład jeżeli wychodzi ten dinuś, który przyspiesza zombie, tak, to nie ma wtedy żadnej akurat możliwości obrony, kiedy ja się muszę skupić na zombie, którzy są bliżej. I przez to, że tak naprawdę skupiam się na zombie, którzy są bliżej, sprawiam, że jest więcej zombie, którzy są bliżej, ponieważ no niestety zombie kolejni nadchodzą. No i jak my tak naprawdę mamy się przed tym bronić, co? Jak my mamy tutaj czymkolwiek zaradzić, skoro mamy problem z dla przykładu atakowaniem jednego tylko rodzaju przeciwników, a z kolei zaraz potem nalecą pterodaktyle, które wrzucają nam zombie do tyłu, z kolei po raz kolejny potem lecą jakieś inne akurat maszynki wybuchowe, które prawdopodobnie również będą robić nam niezły rozgardiasz akurat w szeregach. No, wszystko to jest oczywiście do opanowania, ale wypadałoby jednakże się tym zająć, bo jeżeli nie będziemy się tym zajmować, to kto się tym zajmie, jak nie my? Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? To była reklama Playa? Chyba ta reklama Playa, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, czy była to jakaś po prostu zwykła piosenka, bo akurat muzyka pop polska mnie nie interesuje za bardzo, ale zawsze jak tam poleci akurat coś dobrego w Zetce, czy na, nie wiem, antyradiu, to sobie można oczywiście posłuchać. Bo w sumie tak ostatnio, zamiast słuchać tej swojej muzyki z playlisty, na której mam 1700 już utworów, to czasami sobie po prostu wrzucam radio, żeby posłuchać czegoś nowego. No bo dobrze jest mieć akurat swoje utwory, których się człowiek trzyma, ale jednakże zawsze się dobrze sobie posłuchać czegoś świeżego, tak? Bo zawsze to, po to mam to 4700 utworów na swojej playlistie na Spotify, żeby ewentualnie znaleźć ich jeszcze więcej. Niedługo prawdopodobnie się dobiję do tych 2000, a wtedy mogę sobie ewentualnie zrobić taki duży maraton, żeby je wszystkie przesłuchać, na przykład w przeciągu całych 2 tygodni, tak? No bo też bez przesady, nie będę siedział 24 godziny na dobę i nie będę słuchał muzyki, bo po jakimś czasie po prostu robi się tak, że nie będę słuchał tej muzyki, będzie po prostu ona sobie leciała, tak? A tu chodzi o to, żeby właśnie to zrozumieć, żeby to poczuć. No ale dobra, nie ma to oczywiście znaczenia, bo w tym momencie mamy Jurassic Marsz, dzień 26 i mamy oczywiście akurat takie
ktoś sobie tak wymarzył, że nie będziemy na tym poziomie sadzić na tych zielonych akurat, nie wiem, na tych zielonych blobach, tak? Bo jak posadzimy na tych zielonych blobach, to co to kolejne rośliny nam nie wyrosną? To nie dostaniemy kolejnej roślinki tak naprawdę do almanaka? W sumie i tak już chyba nie dostaniemy żadnej rośliny z Jurassic Park, jeśli dobrze pamiętam, nie? Chociaż nie, chyba już żadnej chyba się nie dostaje, więc akurat nie powinno nas to za bardzo obchodzić, no ale dobra, biorąc pod uwagę, że to prawdopodobnie są jakieś tam ewentualnie mech, który może ewentualnie nam pomóc w kolejnych przygodach, albo po prostu są to, no wiecie, no to jest jakieś życie, tak? To nie jest akurat jakiś po prostu mech, który nie będzie żył, to jest jakieś, może się okazać, że na przykład weganie będą stać w obronie tego czegoś i nie będą na przykład pozwalali zjadać właśnie tej konkretnej rośliny, bo to też jest jakiś tam organizm, który kiedyś będzie czuł i tak dalej, i tak dalej. No dobra, nie mówię oczywiście o jakichś rzeczach niepotrzebnych, ponieważ w tym momencie jest fala 20, nie fala 26. Mamy dzień 26, tak naprawdę wydawało mi się przez chwilę, że jest to jednofalowy poziom, okazuje się jednakże, że nie, jest to oczywiście poziom dwufalowy, w którym tam pierwsza fala tak naprawdę przyszła i zaraz znikła, ponieważ jak to kiedyś powiedziałem, tutaj w ogóle akurat fart, bo ustawiłem perfum Szyma dokładnie w momencie, kiedy pojawił się kolejny dinozaur, więc można powiedzieć, że udało się nam zrobić to leciutko takie, to co by trzeba było przez przypadek, tak? Ponieważ akurat o tym, co chciałem powiedzieć, akurat na ten poziom. W momencie, kiedy pojawia się akurat przeciwnik z Morgensztermem na końcu ogonu, czyli po prostu akurat ten dinoś na samej górze gdzieś tam jest, to niestety mamy taki problem, że nie możemy sobie posadzić nic na linii pierwszej i czwartej, na linii pierwszej i drugiej. Zastanawiałem się, czy akurat kolumnie pierwszej i drugiej. Czy zastanawiałem się, czy to oznacza, że będziemy musieli uciekać się do użycia fortelu. W sensie, czy będziemy musieli za pomocą zombich przesuwać sobie rośliny na akurat linię, kolumnę pierwszą i drugą, po to właśnie byśmy mogli ewentualnie lepiej sobie zagospodarować to miejsce. A okazuje się, że nie. W momencie, kiedy akurat sam przeciwnik z Morgensztermem wyrzuca nam akurat zombie na linię trzecią i czwartą, czy tam linię pierwszą i drugą, to niestety nasze rośliny, niezależnie od tego, gdzie by nie stały, to i tak zostają wyrzucone z akurat całego poziomu, przez co mamy lekki problem, ponieważ nie możemy tak naprawdę posadzić na akurat całym poziomie nic konkretnego, co by nam pomogło ewentualnie, co nie zostałoby potem zniszczone, oprócz celery stalkerów, bo akurat celery stalkerzy to są właśnie rośliny naziemne, które raczej nie, akurat mało sobie robią z tego, że zostanie na nie wrzucony jakiś gigantyczny zombie, tak? To akurat nie ma dla nich za bardzo znaczenia, więc one zostają po akurat całej hecy z tym właśnie Morgensztermem, ale reszta roślin zostaje wyrzucona, tak jak na przykład jak było z punkiem zombie, jeżeli punk wykopał roślinę zbyt daleko, to roślina oczywiście odlatywała i tam tyle ją widzieli, może nie wiem, ewentualnie złapała się korzeniami jakiegoś drzewa czy jakiegoś trawnika gdzieś tam 2 metry po lewej, może ewentualnie tam sobie gdzieś ta roślina będzie żyć, ale i tak oczywiście dziękujemy tym wszystkim roślinom, że tak nastawiają za nas karku, bo niestety dużo naprawdę jest tutaj obło ofiar ze strony naszych roślin. I to też pomyśleć o tym, że czasami były to ofiary z naszych rąk, jak na przykład posadziliśmy złą roślinę, a potem trzeba było posadzić kolejną. I to nie z tego samego nasionka, z kolejnego, bo nasionko się musiało odnowić, to już było kolejne nasiono. To nie była ta sama roślina, to już był kolejny osobnik. No dobra, oczywiście przejdźmy do Epic Gem Quest. Przejdźmy do świata akurat nie Wild West, nie Far Future, Dark Ages. Przejdźmy oczywiście do ciemnych czasów. I oczywiście z każdym razem mam takie problemy, że bardzo nie jestem zawsze w stanie przewidzieć, jakie akurat to były ramy czasowe, bo pamiętam, że średniowiecze to się skończyło jakieś tam rok 1400 czy coś takiego, bo zawsze jak słyszę słowo średniowiecze, to mi się kojarzą lata 1500-1600, a to już nie było średniowiecze, to już nie były te ciemne czasy, o których ludzie mówią, że na przykład palono czarownice czy coś takiego, bo to nie były lata już 1600, tylko to były wcześniejsze lata. Wieki ciemne to nie jest czasem okres od upadku Rzymu gdzieś tam w V wieku do X wieku? Tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem do końca tego pewien, może to ewentualnie potem sprawdzę, jak będę pamiętał. Jednakże to oczywiście nie o to tutaj chodzi, ponieważ chodzi o to, że mamy poziom, którego dawno nie było, mamy poziom typu Last Stand, czyli ostatni bastion. W sumie mi się kojarzy akurat, ostatni bastion mi się kojarzy z jakąś książką Stephena Kinga. Nie wiem, czy King też nie napisał książki pod tytułem Bastion. Sprawdzę to później ewentualnie i może ją przeczytam kiedyś, jednakże w tym momencie musimy oczywiście wybrać odpowiednie rośliny do odpowiedniego zadania, ponieważ przydałoby się mieć coś, co ewentualnie obroni nas przed najazdem zombie, ale również przydałoby się mieć coś, co na przykład nie będzie się odbijało od klaunów, bo właśnie ci klaunowie oraz przeciwnicy magowie będą tutaj naprawdę bardzo dużym utrapieniem, tak mi się wydaje. Ale również oprócz tego, biorąc pod uwagę fakt, że będzie dużo przeciwników rycerzów, to możemy na przykład użyć czegoś, czego naprawdę dawno nikt nie używał, czyli
magnesu, bo w sumie magnes akurat naprawdę dobrą rośliną jest, dobrym grzybkiem czasami się okazywał. Jednakże jeżeli tak naprawdę nie będziemy mogli używać magnesu, to jaki to będzie sens, tak? Tak naprawdę odpalmy w tym momencie tam samo właśnie wieki ciemne, zobaczmy jak, czym ciekawym zaskoczą nas właśnie przeciwnicy z tymi pomponami na głowie, a tymczasem zanim jeszcze przeciwnicy oczywiście dotrą do naszej linii złożonej z ziemniaków z orzechów cyrkowców, to my możemy już za pomocą naszych oczywiście dalekozasięgowych roślin zniszczyć pierwsze groby, ewentualnie żeby przeciwnicy się w nich nie spawnowali. Można by to było oczywiście zrobić dalej, ale niestety Last Stand nie pozwala na użycie roślin za zero słoneczek, więc niestety na tym poziomie zostaną sobie tam po prawej stronie jakieś tam 2 czy 3 groby ewentualnie na linię, ale to chyba nie będzie tak naprawdę robiło żadnego problemu, bo nie pamiętam, znaczy niby te groby dawały jakąś tam przewagę zombie właśnie w świecie tym Dark Ages, ale tak naprawdę większy problem był z tymi klaunami, bo oni tak naprawdę odbijali od siebie te wszystkie obrażenia i byli praktycznie niezniszczalni, jak mieliśmy złą taktykę na poziomie, co my mieliśmy z nimi zrobić. Tak samo królowie byli irytujący, bo na przykład taki leciutki zombie, który już praktycznie był na skraju śmierci, nagle dostawał hełm i ten hełm mu dawał wielką przewagę, bo mimo iż mu praktycznie już ręka odpadła, to ten hełm i tak mu dawał praktycznie niezniszczalność i trzeba było mu znowu ten hełm zniszczyć. Oczywiście to nie miało znaczenia, że jeśli się na przykład zombie ich podbijało od dołu tymi, wiecie, tak, wiecie, się, jak się ich od dołu smyrało tymi kolcami, tak? Ale i tak, jeżeli przeciwnik miał hełm, to było ciężko go zniszczyć, bo hełm był najpiękniejszą akurat rzeczą, która zdarzyła się w życiu tego zombiego. I tak samo ci królowie właśnie tak siedzieli, bekali i tam, nie wiem, i robili pod siebie na tych akurat gigantycznych tronach i co my mieliśmy z nimi zrobić, jak na przykład był taki problem, że mieliśmy jakieś rośliny typu piszuter czy coś w tym stylu, właśnie takie działające na tylko pierwszego zombiego, który nadejdzie, a przed królem był oczywiście przeciwnik, który miał na głowie hełm i ten hełm właśnie bronił go przez, no wiecie, takie perpetuum mobile, że my zabijamy tak naprawdę pierwszego przeciwnika, przychodzi drugi przeciwnik, król mu daje hełm i tak naprawdę król praktycznie nie obrywa i przydało, i wtedy trzeba było oczywiście używać jakichś tam taktyk, które tam zrobiłyby ewentualnie jakąś tam asasynację króla, czy na przykład, nie wiem, jakąś defenestrację praską. Słowo na dziś? Defenestracja. Co oznacza wyrzucenie za okno. W sumie w ogóle całkiem dziwny to był akurat, bo właśnie były te defenestracje praskie, te chyba trzy razy się zdarzyło tak, że ktoś został przez kogoś wyrzucony z okna w Pradze. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego akurat w Pradze, bo akurat te właśnie praskie defenestracje stały się te sławne i zapisały się na kartach historii, ale ja raz w Czechach byłem i nie chcę chyba jechać do Pragi. I chyba już wiecie dlaczego. Bo mi jeszcze moje kości miłe. Ale dobra, biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę zacząłem już tu mówić o mało ważnych rzeczach, akurat w kroku piątym tutaj mówię. Jeżeli dobierzemy odpowiednią taktykę, to nie powinniśmy mieć żadnego problemu z klaunami. Gorzej nas ten niestety jednakże wychodzi, jeżeli przyjdą magowie, bo tak naprawdę nie ma jeszcze, o właśnie, dopiero teraz się zaczyna ostatnia fala, a magów mamy czterech. Jeżeli na przykład okaże się fakt, że ustawimy się źle, to może być na przykład taki problem, że któryś z magów sam tak naprawdę zrobi, jakby to powiedzieć, jeżeli jeden z naszych magów weźmie i na przykład na tej samej linii, na której idzie, zamrozi, znaczy zmieni w owce oczywiście wszystkie rośliny, które przed nim stoją, to możemy mieć niestety problem, który będzie wymagał umieszczenia tak naprawdę kosiarki na poziomie. Bo w tym momencie na przykład widzimy, że jeżeli ten jeden piszuter nie da rady zniszczyć samego maga, który przed nim idzie, to może mieć na przykład problem, bo zaraz zostanie przez tego maga zjedzony. Ale gorzej niestety ma oczywiście druga linia, bo jeżeli jeden z tamtych magów jeżeli temu magowi udało się zamrozić, znaczy zmienić w owcę, zarówno akurat zarówno właśnie z tych Snapdragonów oraz oczywiście Fjumshroomy, no to co my mamy w tym momencie zrobić? Możemy się uciec albo ewentualnie do akurat pomocy boskiej, czyli po prostu, wiecie, jakiś tam za pomocą palca, który nam będzie tutaj mrygał za pomocą elektryczności, albo możemy pozwolić po prostu, żeby przeciwnicy nadzieli się na akurat same kosiarki. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, bo tak naprawdę w tym momencie już cały tam nasz poziom został zamieniony w owce i tak naprawdę nie miało to za bardzo co do roboty z całym poziomem, ale możemy powiedzieć, że spokojnie. Byliśmy świadkami, chyba po raz pierwszy się udało zrobić tak, że właśnie dwóch magów sobie przeszło i cały świat został zamieniony w owieczki. No ale dobra, oczywiście nie będę już dzisiaj robił raczej za resztę akurat questów z Epic Jam Jam.
bo w tym momencie niestety już akurat odcinek przekracza 24 minuty. O ile poprzednie odcinki właśnie z Epic Jam Jam były dosyć krótkie, bo tam były naprawdę krótkie poziomy, to w tym momencie niestety trzeba troszeczkę patrzeć na restrykcje czasowe i przejść po prostu do kolejnego Last Stand. O dziwo, dwa razy pod rząd udało mi się zrobić właśnie ostatni bastion. Mianowicie, pod koniec Jurassic Marsh również znajduje się ostatni bastion, dzięki któremu, który oczywiście w tym momencie jest dla nas troszeczkę łaskawszy, bo mamy 3000 monet, ale podejrzewam, że niestety, biorąc pod uwagę fakt, iż mamy przeciwników typu z Morgensternem i będziemy musieli również wydawać sobie kasę na przykład na perfum szrumy, to może się okazać, że jednakże ten poziom nie będzie taki łatwy, jak nam się to wydawało, więc... Nawet w sumie powiem wam, że tak dawno nagrywałem ten odcinek, że nie miałem zielonego pojęcia za bardzo, jaka tutaj taktyka akurat wygrywała przez cały odcinek. Nie za bardzo pamiętam, jak tutaj taktyka działała, ale chyba coś takiego. I ewentualnie resztę 1275 słoneczek wykorzystałem na same instanty. Bo tak naprawdę, jeżeli ustawimy Snapdragony na linii pierwszej, drugiej, czwartej i piątej, to wtedy każda z linii od pierwszej do piątej ma obronę dwóch Snapdragonów, tak? Jeżeli zaś jednakże ustawimy Snapdragony na linii drugiej, trzeciej i czwartej, to jest już niestety troszeczkę problem, ponieważ wtedy linia pierwsza ma obronę jednego Snapdragona, wtedy linia druga ma obronę jednego Snapdragona, linia piąta ma obronę jednego Snapdragona, a linie 3, 4, 5 mają obronę trzech Snapdragonów. I w teorii mamy tak naprawdę więcej tych linii Snapdragonów bronionych, tak? Ponieważ 1 plus 1 plus 9 to jest 11, a 5 razy 2 to jest 10, więc w teorii no niby się opłaca, ale jednakże pamiętajmy o tym, że najciężej się właśnie broni te linie na pierwszą i piątą, więc jeżeli tam ewentualnie coś się stanie, miałoby się stać, to lepiej chyba, żeby ewentualnie się stało na linii środkowej, bo na linii środkowej zawsze jakiś tam akurat ewentualnie spell AOE nam może pomóc w akurat wyeliminowaniu dużej ilości zombie. Jest ten taki też problem, że jeżeli przeciwnicy zajdą nas od tyłu za pomocą tych pterodaktyli, to naprawdę mamy niezbyt ciekawie, jeżeli chodzi o większość akurat takich poziomów, więc tutaj tak naprawdę podejrzewam, że poziom zostanie skończony na zasadzie tylko żeby dożyć, tak? Prawdopodobnie nie będzie tutaj zbyt ambitnego rozwiązania, więc jeżeli poszukujecie jakiejś bardziej ambitnej strategii, to zapraszam oczywiście na Plants vs. Zombies 2 Wiki, jeśli dobrze pamiętam, tam właśnie bardzo dużo akurat, oczywiście chodzi mi o amerykańską, akurat angielskojęzyczną Wikipedią, bo tam co jakiś czas właśnie znajduje się, do niektórych poziomów znajdują się naprawdę dobre strategie przejścia, jednakże jeżeli ktoś akurat uważa, że jest w stanie pokazać, że dałoby radę zrobić po prostu bardzo dobrze tą poziom bez stracenia tak naprawdę większości roślin, no to zapraszam do podzielenia się taktyką w komentarzu, ponieważ no zawsze akurat mogę ewentualnie o tej taktyce potem wspomnieć, albo zrobić odcinek typu errata, czyli po prostu odcinek, który koryguje, czyli po prostu przedstawia jeszcze raz rozwiązanie, ewentualnie jeżeli jakieś rozwiązanie zostało przedstawione beznadziejnie, to zawsze można zrobić to jeszcze raz, tak? No bo to nie jest tak, że jeżeli przejdziemy w fabule do przodu, to już nie mamy dostępu do rzeczy, które już wcześniej tak zrobiliśmy. Na przykład pamiętam, bardzo się irytowałem, bo w grach typu jak były Harry Potter i na przykład Więzień Azkabanu, te wiecie, Harry Pottery, kiedy się biegało po Hogwarcie i się zbierało te fasolki i te karty, i to naprawdę dla mnie to było fajne, bo tam było dużo zbierania i to w ogóle ciekawe, akurat tam się rzeczy działy i w ogóle wtedy byłem fanem dużym Harry'ego Pottera, więc też akurat się jarałem tym wszystkim. Ale problem był taki, że jeżeli na przykład w którejś misji się skręciło nie tam, się, gdzie się trzeba, to wtedy się nie dostawało już karty, której nie można już było zdobyć, i był taki problem, że nic nie dało tak naprawdę rady z tym zrobić, trzeba było ewentualnie albo resetować tam gierkę czy coś takiego, albo ewentualnie robić jeszcze raz ten poziom, albo ewentualnie potem wydawać grube hajsy na kupienie kart od innych, na przykład ktoś tam chyba sprzedało też te karty. No nie ma to znaczenia tak naprawdę, bo to raczej już nie będę nigdy grał w to, więc prawdopodobnie się już tego nigdy nie dowiem, ale wiecie, no zawsze takie wspomnienia warto mieć, bo tak samo dzisiaj właśnie pamiętam, nagrywałem akurat Garden Warfare 2, to wspominałem o tym, że grałem kiedyś właśnie w wyścigi na skuterach śnieżnych i to również też było świetne, bo no... Jest takich kilka tytułów, które może nie były jakoś specjalnie dobre, ale na pewno bardzo dobrze zapadają w pamięć, ponieważ muszę wam również powiedzieć, że jest taki jakiś fenomen, że jeżeli się czegoś uczymy, to zapamiętujemy bardzo dobrze rzeczy, które są na początku i rzeczy, które są na końcu. Dlatego na przykład zamiast się uczyć godziny bez przerwy, ktoś się w ogóle umie uczyć bez przerwy godziny, to jest w ogóle dla mnie akurat ciekawe bardzo, bo ja mam bardzo akurat słabą taką możliwość koncentracji uwagi, ale jeżeli ktoś się na przykład uczy godzinę,
to bardziej by mu się opłaciło, jakby się uczył na przykład 3 razy po 10, po 15 minut i sobie robił między tymi akurat 5 minut przerwy za każdym razem, bo wtedy wiecie, jakby ten akurat wykres mózgu się resetuje i wtedy dużo zapamiętujemy z początku pierwszej próby, z końca pierwszej próby, potem dużo się zapamiętuje na początku drugiej próby, znaczy tej drugiego okresu czasowego. I nie do końca wiem, czy to jest również potwierdzone, bo też nie chcę rzucać słów na wiatr, żeby nie było, że też oczywiście jest to nie do podważenia, ale można się tak lekko oszukiwać i ewentualnie robić sobie takie właśnie wrażenie, że się uczy, że uczy się troszeczkę sprawnie, ponieważ robi się te przerwy, tak? No bo, no i oczywiście wszyscy wiedzą, że jeżeli się przerw nie robi, no to jest problem, bo potem się człowiek wyłącza i się człowiekowi nie chce, a tak to zawsze można sobie ewentualnie tą chwilę, te 2 czy 3 minuty odpocząć między ewentualnie jakimiś próbami, tak? Ale nie o to mi chodzi, bo chciałem też powiedzieć, że zauważyłem również, że bardzo często, bardzo dobrze kojarzy się rzeczy, które się na przykład robiło na początku akurat zajmowania się czymś, potem się nie pamięta rzeczy w ogóle i potem się również pamięta rzeczy, które na przykład były na końcu zajmowania się czymś, bo taki krótki przykład. Kiedyś zbierałem czasopismo, wiecie, z grami Komputer Świat Gry, to było w ogóle moje pierwsze czasopismo, akurat pamiętam, że rodzice mi tam kupili chyba ostatni numer w 2003 roku, czy coś takiego, to był początek 2004 roku, to pamiętam akurat, że w pierwszym numerze tego czasopisma była gra Duke Nukem Manhattan Project, nie? No już nie, PAL 6 akurat, że to była świetna gra, że naprawdę dużo się w nią grało, bo pamiętam, że również to była pierwsza gra, którą praktycznie całkowicie od początku do końca przeszliśmy bez haków, bez cheatów, tak? Bez akurat używania kodów do gry. Dlaczego? Bo nikt z nas nie wiedział, w jaki sposób się robi podkreśnik. A kod na nieśmiertelność w Duke Nukem Manhattan Project to był coś tam, że trzeba było wpisać z podkreśnikiem. I dlatego, biorąc pod uwagę fakt, że nie byliśmy w stanie wpisać tego kodu, to tak naprawdę przeszliśmy całą grę akurat ze znajomymi praktycznie bez żadnego kodu, tak? Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jestem w stanie powiedzieć mniej więcej, co było w pierwszym numerze tego akurat czasopisma, które zebrałem. Pamiętam, że w drugim numerze była chyba jakaś strategia Hegemonia, gra o jakimś pingwinku oraz moja ulubiona układanka, moja ulubiona gra z tego. Jeśli chodzi o takie łamigłówki, czyli Pasaż 3, kto nie grał w Pasaża 3, nie wie w ogóle czym są świetne gry, bo Pasaż 3 był zajebisty. I pamiętam, że w trzecim numerze były skoki narciarskie, jakiś Sleepwalker, czyli też taka akurat ciekawa gierka, malutka, oraz Traffic Giant Gold, czyli strategia. I potem nic! I nie jestem w stanie powiedzieć potem już długo, praktycznie do końca mogę tylko powiedzieć na przykład kilka wersji pełnych na wyrywki, tak? Czyli na przykład, nie wiem, że kiedyś była Joanna Dark, kiedyś była na przykład jakaś gra o kowbojach, ale też nic o tym raczej nie pamiętam. Tylko właśnie dziwi mnie fakt, że przez ten cały długi okres jestem w stanie spamiętać właśnie te pierwsze numery, a potem zupełna czystka. Może, zastanawiam się, czy w ogóle jeszcze gdzieś w internecie znajdę akurat takie archiwum, które mi powie mniej więcej, jakie gry były akurat właśnie w Komputer Świat Gry w akurat kolejnych numerach, ale to jest właśnie taki fenomen, który się z wami chciałem podzielić, że na samym początku pamiętam wszystko, a potem takie nic. Ale dobra, w tym momencie akurat niestety jest taki problem, że dzień 28 może i kończy się dla nas pozytywnie, wynikiem oczywiście takim, że wygrywamy, jednakże gdyby nie fakt, że no właśnie, akurat mamy tak naprawdę praktycznie całą grę skończoną, cały akurat poziom skończony, ale zostało takich dwóch rzezimieszków, którzy sobie jeszcze idą po linii czwartej, więc jeszcze trzeba było zebrać to słoneczko z nieba, bo tak naprawdę został mi tylko jeden Sunflower, dwa Celery Stalkery, jeden tam orzeszek już praktycznie zjedzony do końca i ta mina ziemniaczana, która jeszcze w razie czego posłużyłaby za ostatnią linię obrony. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi akurat o cały odcinek Plants vs. Zombies 2 i Cebot Time. Przejdziemy oczywiście do encyklopedii Almanac i zaczniemy od jurajskiego wiadrogłowego. Narysowane wiadro zapewnia taką samą ochronę jak prawdziwe. Prawdziwą zagadką jest jednak to, gdzie on znalazł niebieskie futro do swojego ubrania? W sumie inne zombie też noszą niebieskie. Czy to oznacza, że kiedyś istniało jakiś rodzaj dinozaura? Albo po prostu jakiegoś futerkowego zwierzęcia, który wyginął, bo oni chcieli mieć ubranie? Czy nie wiedzą, co to jest PETA, czy jakieś tam inne WWF-y, czy WWE? Nieważne. Przejdźmy oczywiście dalej, bo my mamy oprócz tego jurajskiego skamieniałogłowego i dowiadujemy się, że prehistoryczna czaszka nie tylko zapewnia ogromną ochronę przed obrażeniami, ale również dodaje dużo szyku. Mimo jego imienia, czaszka na głowie skamieniałogłowego to nie jest skamielina. Ta czaszka ma z tydzień czy dwa max. Czyli to nie jest skamielina. Ta ta ta. Wyt. Skamieliny. Ta ta ta. Wyt. Skamieliny. W
flagowe zombie jurajskie jeszcze jako trzeci nadejdzie w dzisiejszym odcinku. Oznacza on nadejście iście epokowej fali anachronistycznych zombie. Anachronistycznych, czyli że takich już niemodnych, starych, że przestarzałych. I oznacza to, że nie tylko on posiada flagę, ale również posiada świetne nastawienie i apetyt na sukces. Mózgi i sukces. Apetyt na sukces. Nie no dobra, sensualnie to akurat lepiej brzmi słowo szansa, ale apetyt na sukces. Dziękuję Państwu za oglądanie kolejnego odcinka Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Sorki za akurat długie opóźnienia, ale niestety no są pewne rzeczy, które się przeskoczyć nie da. Trzymajcie się tymczasem, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i na razie, ciao.